Igor Andrzejewicz obudził się z powodu natarczywego porannego dzwonka telefonu. Angelino, czego chcesz tak wcześnie? zapytał zaspanym głosem. Igorze Andrzejewiczu, czekamy na pana. Cały zespół jest gotowy do efektywnego dnia pracy. Kiedy możemy się pana spodziewać? Angelino, moja droga, zapamiętaj w końcu, proszę, że można mnie niepokoić, jeśli trzeba przekazać coś naprawdę ważnego. Gotowość do dnia pracy to normalny porządek rzeczy, inaczej być nie może, powiedział Igor Andriejewicz. A jeśli tęsknię za panem, to jest ważny powód, czy nie? Zapytała Angelina. Ja też tęsknię za tobą, moja wróżko. Poczekaj, będę później, powiedział Igor Andriejewicz i odłożył słuchawkę. Zrozumiał, że się nie wyspał, ale Igor Andriejewicz nie był przyzwyczajony do spania rano. Więc musiał wstać i jednak pojechać do biura. Angelina przywitała go przy wyjściu z windy. Od razu zawisła mu na szyi, potem wzięła go pod łokieć i razem skierowali się do jego gabinetu. I Igorze, zaplanowałam nasz noworoczny wypoczynek. Spójrz, wycieczka na Bali w promocji 30% taniej. Co o tym myślisz? Zapytała Angelina. W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi i nie czekając na odpowiedź szefa, drzwi otworzyły się i wszedł architekt Gosza. Dzień dobry, Igorze Andriewiczu. Cześć, Angelino. Przyszedłem z projektem. Gosza, jak zwykle jesteś bardzo nie w porę, powiedziała Angelina. Podeszła do niego, odwróciła go, poklepała po ramieniu i wyprowadziła za drzwi. Igor Andriejewicz patrzył na to wszystko z niedowierzaniem. Angelino, co ty robisz? Ja z goszą musimy dziś zatwierdzić plan generalny nowego projektu. Po co go wyrzuciłaś za drzwi? Angelina zaśmiała się i powiedziała: Uważaj na tego goszę, bo on bardzo się za mną ogląda. Boję się, że jeszcze i na pana zwróci uwagę. Angelina zaśmiała się jeszcze głośniej. A co z wycieczką? Zamawiamy. Angelina posadziła igora Andrzejewicza na kolanach i zapytała czule: Do nowego roku jeszcze trzy miesiące. Myślę, że nie powinniśmy się spieszyć. Jak powiesz, drogi. W takim razie zaplanujemy najbliższe wydarzenia. Pamiętasz, że w przyszłym tygodniu jest rocznica moich rodziców? Obiecałam przyjść na uroczystość z tobą. A dlaczego obiecałaś, nie konsultując tego ze mną? Zapytał Igor Andriejewicz: Czy odmówiłbyś? Igorze, jak to rozumieć? Spotykamy się już od dwóch lat. Nie mogę nawet zaprosić cię na uroczystość moich rodziców. Tym bardziej, że oni już dawno o ciebie pytają. Ty sam obiecujesz od roku spotkać się z nimi i poznać. Igor Andrzejewicz zasłonił twarz rękami, posiedział chwilę w tajemniczym milczeniu, po czym wyjął z kieszeni skórzany portfel. Wyjął kilka zielonych banknotów i położył je na kolanach Angelini. Oto mój wkład w uroczystość. Wystarczy ci na piękne sukienki, żebyś przyćmiła wszystkich. I jeszcze trochę, żeby następnego dnia zrelaksować się w spa. A teraz muszę pracować. Angelina wzięła banknoty, zwinęła je w rulen i schowała głęboko w dekolcie. Następnie pocałowała Igora Andrzejewicza w łysinę i w końcu opuściła gabinet. Gosza, zawołaj tam, niech przyniesie projekt, powiedział za nią Igor Andriejewicz. Tydzień minął niepostrzeżenie i nadszedł dzień rocznicy rodziców Angelini. Do tego czasu dobrała sobie szykowne sukienki, od wczesnego rana odwiedziła wizażystkę i w pełnym rynsztunku czekała na telefon od Igora. Zbliżał się wieczór, ale telefonu nie było. Angelina próbowała sama zadzwonić, ale jego telefon był poza zasięgiem. Angelina bardzo się denerwowała. Aby stłumić emocje, na chwilę odeszła do kuchni po kolejną porcję koktajlu. Wtedy rozległ się telefon. Ona z radością podbiegła do telefonu i zobaczyła nieznany numer. Była pewna, że to Igor Andriejewicz. Halo. Angie, witam. Jak spędzasz wieczór weekendowy? Wspaniale. A właściwie kto to? To ja, gosza. Nie poznałaś? Znaczy, że będę bogaty. Gosza, bogaty staniesz się chyba dopiero w następnym życiu. Teraz, proszę mi, nie przeszkadzaj. Mam dziś wieczorem wielkie plany, powiedziała Angelina. Gosza nie mógł nawiązać rozmowy, jakkolwiek się starał. Wszystko go w niej irytowało. W końcu rozmowa zakończyła się tym, że Angelina po prostu rozłączyła się. Dalsze próby do dzwonienia się do Igora nie przyniosły żadnych rezultatów. Angelina nie chciała przyznać, że Igor w rzeczywistości tydzień temu odkupił się od tego pomysłu pieniędzmi. Wciąż miała nadzieję, że pojedzie z nią. Ale nie mogła już dłużej czekać, bo na pewno przegapi uroczystość. Do tego czasu dziewczyna zdążyła już doświadczyć gniewu, urazy, rozczarowania, skruchy i miłości w stosunku do Igora. Właściwie Igor Andriejewicz stale tak ją traktował. Ale nic na pewno mu to przypomni, a tym razem nie skończy się na trzech zielonych banknotach. W tym momencie Angelina naszła genialny jej zdaniem pomysł. Wyjęła telefon i wybrała ostatni numer. Gosza tylko się z tego ucieszył. Jestem cały słuch. Musisz natychmiast włożyć swój najlepszy garnitur spotkać się z piękną damą przed jej wejściem i pojechać na uroczystość. Moi rodzice organizują uroczystą kolację, ale wśród gości są głównie ich przyjaciele i krewni. Będzie mi nudno samej. Dotrzymasz mi towarzystwa. Bez problemu. Podaję adres. Powiem ci, za ile sekund będę u Twoich stóp. Angelina cierpliwie czekała na goszę. W tym czasie zadzwoniła do matki i powiedziała, że będzie musiała przyjechać ze swoim przyjacielem, ponieważ jej potencjalny zięć. Jak zwykle jest zajęty ważnymi sprawami i nie może uczestniczyć w uroczystości. Córeczko, ja Ci od samego początku mówię, że ten Igor nie jest dla Ciebie. Może i lepiej, że za każdym razem nic Ci z nim nie wychodzi. Lepiej przyjrzyj się temu przyjacielowi. Może z niego będzie więcej pożytku. Nie będziesz tracić czasu na darmo. Młodość przecież przemija. No, mamo, porozmawiamy o tym jakoś później, dobrze. Na razie się nie rozpraszaj, niedługo będziemy. Uroczystość była w pełni rozkręcona. Goście bawili się, wznosili tosty i szczodrze składali sobie komplementy. Wszyscy byli w podniosłym nastroju, z wyjątkiem Angelimi. Gosza nie odstępował dziewczyny na krok. Delikatnie się nią opiekował i wszelkimi sposobami starał się przypodobać jej rodzicom. W głębi duszy był zdecydowany na prywatne kontynuowanie wieczoru z Angeliną. Ona natomiast siedziała przy stole, piła i ciągle patrzyła w telefon. To, co działo się wokół, mało ją interesowało. W pewnym momencie zbladła, zakręciło jej się w głowie i trudno jej się oddychało. Gosza zaczął krzyczeć i wzywać pomocy, ale jego głos zagłuszała głośna muzyka. Mało który z gości zauważył Angelinę, która upadła na podłogę, ponieważ w restauracji było przyciemnione światło. Telefon wypadł jej z rąk i został pod stołem. Gosza ostrożnie podniósł dziewczynę i wyprowadził ją na świeże powietrze. Na dworze trochę doszła do siebie. W tym czasie matka Angelini, Elizawieta Igoriewna, Przechodziła obok stołu i zauważyła telefon córki, na którym były otwarte jej media społecznościowe. Podniosła telefon i zobaczyła na ekranie zdjęcia. Szczęśliwa para w średnim wieku. W mężczyźnie na zdjęciu rozpoznała tego samego Igora, o którym Angelina bardzo dużo opowiadała i pokazywała zdjęcia. Matka pokręciła głową, zablokowała urządzenie i ruszyła na poszukiwanie córki. Znalazła ją i jej przyjaciela siedzących na ganku restauracji. Angelina cicho płakała, a gosza wycierał jej łzy i starał się ją uspokoić. Matka podeszła do niej, milcząco ją objęła i dała jej telefon. Swoim spojrzeniem dała do zrozumienia, że rozumie, co się stało z jej córką. Angelina powiedziała: Mamo, chcę do domu. Powiedz tacie, żeby się nie obrażał, że nie zostaliśmy do końca uroczystości. Tak, córeczko, jedź. Grigoriew, odprowadzisz moją córkę do domu, czy mamy wysłać kogoś z bliskich? Nie martw się, Elizaveto i Igorjevno, ja sam ją zawiozę. Następnego ranka Angelina obudziła się z potwornym bólem głowy i nudnościami, ale nie mogła sobie przypomnieć, jak Gosza przywiozują ją do domu i kiedy sam wyjechał. Tylko pognięcione łóżko milcząco mówiło o tym, że Gosza nie wyjechał od razu do domu po tym, jak przywiózł Angelinę do jej mieszkania. Igor Andrzejewicz wrócił z podróży poślubnej wypoczęty i świeży. Nikt z jego pracowników nie wiedział o ślubie. Taki ma człowiek zasady: nie miesza życia prywatnego z relacjami służbowymi. Tylko Angelina nie zamierzała akceptować tej zasady. Ledwie doczekała się, kiedy wróci z podróży i pójdzie do pracy. Przeanalizowała zachowanie Igora w ostatnim czasie i zrozumiała, że zmienił się dawno temu. Często zaczął ją ignorować i praktycznie przestał wychodzić z nią na wspólne imprezy. Angelina teraz wszystko zrozumiała. Wszystko było zakończone z mocą wsteczną, ale nie zgadzała się z takim wynikiem i postanowiła, że nic nie jest skończone. Wszystko dopiero się zaczyna. Pierwszego dnia wyjścia Igora Andrzejewicza do pracy, Angelina czekała na niego już w biurze. Rozumiejąc, że rozmowa zapowiada się trudna, Igor Andrzejewicz sam pierwszy zaczął. Tak, Angeliną, zawiniłem wobec ciebie. Wielokrotnie próbowałem z tobą porozmawiać, ale nie dawałaś mi możliwości. Nie mam teraz żadnych usprawiedliwień. Jesteś jeszcze młoda, piękna i perspektywiczna. Myślę, że spotkasz swojego człowieka. Kim ona jest? Zapytała Angelina, nie odrywając wzroku od Igora. Znamy się od dawna jakieś 10 lat. Wtedy jeszcze żyła moja nieżyjąca już małżonka i przyjaźniliśmy się rodzinami. Zrozum mnie dobrze. Mam dziecko i dziecko dość trudne. Naprawdę potrzebowałem bardziej spokojnej i domowej, że tak powiem, kobiety. I jaką widzisz naszą dalszą przyszłość? Chciałbym, żeby to zostało w pracy. Dzisiaj podpiszę podwyżkę twojej pensji i bardzo chcę, żebyś była szczęśliwa. Możesz się przyglądać perspektywicznym chłopakom w swoim wieku, ale ja. Ja zawsze jestem blisko. Czyli tak? Dwa lata wodziłeś mnie za nos, a teraz proponujesz mi, żebym się przyglądała innym. Nic nie chcesz powiedzieć o moich uczuciach. Jak to jest właściwe większości mężczyzn, Igor Andrzejewicz naturalnie nie lubił i nie umiał mówić o abstrakcyjnych kategoriach na przykład o uczuciach kobiet. Dlatego wszelkimi sposobami próbował zaproponować Angelinie konkretne perspektywy w planie kariery. Zrozumiała: Nie ma szans odwrócić wszystkiego dlatego zgodziła się na wszystkie proponowane preferencje. Jeżeli dotychczas rozważała odejście z pracy lub pozostanie w niej, teraz nadeszła pewność co do tej decyzji. Nie odejdzie, dopóki się nie zemści za zdradę i nie zmusi tego Igora do cierpienia. Po powrocie z podróży poślubnej Żanna zajęła się na poważnie zdrowiem Złaty. Dziewczynka w tym roku idzie do szkoły dla dzieci specjalnych. Żan nie było przykro patrzeć, jak dziecko urodzone zupełnie zdrowe straciło darmowy. Złata straciła słuch i mowę po tragicznym wypadku, w którym zginęła jej matka. Od tamtej pory minęło pięć lat. Igor Andrzejewicz podejmował wiele prób przywrócenia zdrowia córce, ale jak dotąd wszystko bez rezultatu. Niedawno jeden z pedagogów poradził, że dziewczynce nie zaszkodziłoby bliskie kobiece towarzystwo. Ta rada posłużyła Igorowi Andrzejewiczowi za powód, żeby w końcu oświadczyć się żannie. Anna najpierw przestudiowała o tym zjawisku wszystko, co było dostępne. Następnie ułożyła listę możliwych wariantów leczenia, wliczając nawet ludowe i niekonwencjonalne metody. Wspólni znajomi rodziny polecili lekarza o sprawdzonej reputacji. Żanna zawiozła złatę do doktora. Pocieszył ją, mówiąc Że wszystko będzie dobrze i że przy sprzyjających okolicznościach dziewczynka zacznie mówić w przeciągu jednego do dwóch lat. Ale ważnym warunkiem była stabilność w leczeniu. Żanna bez wahania zgodziła się wozić złote dwa razy w tygodniu na seans do lekarza. Wracając po przyjęciu, żanna postanowiła skręcić do babki zielarki. Zanim medycyna osiągnęła obecny poziom, ludzie leczyli się u takich babć, które potrafiły wyleczyć wiele chorób. Może i to pomoże. Babcia spojrzała na dziewczynkę, pogłaskała ją po włosach i powiedziała żannie: że problem nie jest aż tak skomplikowany. Wystarczy przeprowadzić trzy rytuały w czasie pełni księżyca. A w życiu dziewczynki powinien pojawić się powód, który wywoła w niej takie same silne przeżycia jak wypadek, tylko w pozytywnym sensie. Wtedy najprawdopodobniej dziewczynka zacznie mówić. Żanna uznała ten argument za przekonujący. Następnie znachorce odmówiła nad dziewczynką jakąś modlitwę, zrobiła jej talizman i kazała go cały czas nosić w kieszeni, a na lewą rękę zawiązała białą wstążkę. Na koniec wykonała jeszcze jakiś rytuał, a potem wzięła trochę żywicy i posmarowała nią czoło dziecka. Nie zmywaj żywicy do wieczora, niech tak zostanie powiedziała babcia. Chociaż żanna poznała złatę zaledwie kilka miesięcy temu, kobieta dobrze opanowała język migowy. W drodze powrotnej do domu wstąpiły do przytulnej przydrożnej kawiarni i zajadały się ulubionymi ciastkami dziewczynki. Za pomocą rąk i mimiki świetnie się rozumiały. Dzieliły się swoimi myślami, a nawet się bawiły. Kiedy dojechały do domu i czekały na windę na klatce schodowej, spotkały jakąś babcię. Najpierw spojrzała na Złatę, a potem z uwagą od stóp do głów obejrzała Żannę. Dziewczyno, a ty kim jesteś? Krewna Złaty? Tak, można powiedzieć, że krewna. Żanna trochę się speszyła i starała się ignorować tak natarczywą uwagę nieznajomej, ciekawej babci. Ale złata dała jej do zrozumienia, że jest ich sąsiadką. Czyli jesteśmy sąsiadkami. Mam na imię Żanna. A czyli Igor jednak rozstał się ze swoim kawalerskim życiem. A przecież wiele razy mu mówiłam, że w domu powinna być gospodyni. I że dziecko potrzebuje kogoś bliskiego. A ty jak się czujesz w towarzystwie dzieci? Masz własne. Żanna o nie miała od tak agresywnego wtargnięcia w jej prywatność. Zignorowała pytania babci. W tym czasie dotarły już na swoje piętro. Żanna z grzeczności zaprosiła Zoję Zacharowną na herbatę. Życzyła jej dobrego wieczoru i razem ze Złatą ruszyły w stronę swoich drzwi. Aleftyna Aleksandrowna, widząc białą wstążkę na ręce złaty i żywice na jej czole, od razu domyśliła się, dokąd ta kobieta zabrała dziewczynkę. Poczekała na klatce schodowej, aż żanna i złata znikną za swoimi drzwiami. A otwierając drzwi do swojego mieszkania, aleftyna Aleksandrowna syknęła do siebie. Jakaś czarownica. Trzeba się jej uważnie przyjrzeć. Po poważnej rozmowie z Igorem Andrzejewiczem, Angelina wzięła krótki urlop na kilka dni i wróciła do pracy dopiero dziś. Wyglądała dobrze i wszystkim tajemniczo się uśmiechała. Pierwszego dnia pracy, Angelina od rana udała się do gabinetu Igora Andrzejewicza. Igor, przemyślałam wszystko i podjęłam decyzję. Kobieta, jeśli kocha, powinna umieć pozwolić odejść mężczyźnie. Kochałam Cię przez wszystkie te lata i szczerze życzę Ci szczęścia. A ja zawsze będę gotowa być blisko Ciebie. Wystarczy mi Cię widzieć i upewniać się, że wszystko u Ciebie w porządku. Więc zapomnijmy o naszej trudnej rozmowie. Ale potrzebuję czasu i wysiłku, żeby zaakceptować nową rzeczywistość. Postanowiłam zrobić remont w swoim mieszkaniu. Dasz mi pieniądze. Igorowi Andrzejewiczowi spadł kamień z serca. Tak, Remont to dobra sprawa. Bierz się do dzieła, z wydatkami na pewno coś wymyślimy. Angelinę taka odpowiedź nie zadowalała. Wciąż spekulowała przed Igorem swoimi uczuciami i urazą, i ostatecznie wieczorem udało jej się wyciągnąć od Igora Andrzejewicza dość pokaźną sumę gotówki. Teraz mogła spokojnie przystąpić do realizacji swojego planu. Oczywiście nie zamierzała robić żadnego remontu. Włożywszy sporą sumę pieniędzy do swojej damskiej torebki, Angelina udała się do sąsiedniego działu. Był to dział sprzedaży, w którym pracowała najbardziej odpowiedzialna pracownica Maria. Masza miała ciężką pracę. Zwykle wieczorem była bardzo zmęczona po intensywnych kontaktach z różnymi ludźmi. Maszo, cześć. Dziś jesteś w formie. Robisz robotę za trzech. Dzięki Tobie nasza firma pewnie stoi na nogach. Ale widzę, że jesteś trochę zmęczona. Ja też dziś się przemęczyłam. Znam niedaleko jedno ciekawe miejsce. Może po pracy usiądziemy, spróbujemy weneckiej kuchni, wypijemy dobre wino. Stawiam, uśmiechnęła się życzliwie Angelina. Maria rzeczywiście była zmęczona i nie było jej trudno odwrócić uwagę, więc od razu się zgodziła na miłą propozycję. Masza liczyła na serdeczne kobiece pogawędki. Po niewielkiej ilości wypitego alkoholu, nie zauważyła, że wszystkie rozmowy płynnie przeszły na tematykę pracy. Angelina z niekłamanym zainteresowaniem słuchała opowieści Marii o tym, z którymi partnerami nie udaje się dojść do porozumienia, a którzy są już o krok od podpisania nowych kontraktów. Masza z powodu nieuwagi wygadała się nawet o szczegółowych warunkach współpracy z nowymi partnerami. Angelinie bez większego trudu udało się uzyskać wszystkie potrzebne jej informacje. Następnego dnia, Angelina, jak zwykle, wykonywała swoje obowiązki sekretarki. W ciągu dnia miała wiele rozmów telefonicznych w imieniu kierownika. I nikt zwykle nie interesował się, z kim i o czym rozmawia. Rozmowa z firmą Grand Building, głównym konkurentem Igora Andrzejewicza ze strony Wydawała się jedną z takich niczym niewyróżniających się rozmów telefonicznych. Angelinie nie sprawiło trudności dostanie się do działu sprzedaży firmy konkurencyjnej, ponieważ ten dział sam jest wielkim łowcą każdego przychodzącego telefonu. Dziewczyna przedstawiła się jako tłumaczka dużej międzynarodowej firmy handlowej, która planuje wybudować w tym mieście centrum logistyczne i duży budynek biurowy dodała, że projekt trzeba jak najszybciej uruchomić i pilnie potrzebuje od firmy budowlanej oferty handlowej. Otrzymawszy ją, Angelina poczekała na odzwonienie od odpowiedzialnego pracownika firmy Grand Building. Kiedy zadzwonił przedstawiciel, Angelina udawała kapryśnego, ale bardzo potencjalnego partnera. Poinformowała, że kierownictwo międzynarodowej firmy czeka na oferty, aby jak najszybciej przystąpić do budowy. Dodała, że firma otrzymała już ofertę od firmy Mega House i wymieniła wszystkie warunki. Przedstawiciel konkurentów ogromnie ucieszył się z tak szczegółowych informacji i w ciągu kilku najbliższych dni przysłał nową ofertę handlową, w której wszystkie warunki były znacznie lepsze niż te oferowane przez Grand Building. Angelina przepracowała ze wszystkimi pozostałymi firmami według podobnego schematu i od każdej z nich udało się uzyskać wyjątkową ofertę handlową. W rezultacie współpraca z Mega House okazała się niekorzystna. Terminy długie, ceny wysokie, gwarancje jakości w minimalnym zakresie i żadnych dodatkowych opcji. Otrzymane nowe wyjątkowe oferty Angelina rozesłała do wszystkich potencjalnych firm partnerskich, których listę wyciągnęła od Marii. Oznaczało to, że wszyscy potencjalni partnerzy firmy Igora Andrzejewicza właśnie uciekli do kieszeni jego konkurentów. Liczył na te kontrakty i był spokojny o najbliższą przyszłość swojej firmy. W tym czasie żanna ze złotą wybierały się na kolejną wizytę u lekarza. Kiedy wychodziły z mieszkania, zadzwonił dzwonek do drzwi. Żanna otworzyła i zobaczyła przed sobą nieznajomą kobietę. A gdzie Igor? Gdzie moja wnuczka? powiedziała nieznajoma, nie witając się. Igor jest w pracy. Złota ze mną wybiera się do lekarza. Wy chyba jesteście Zoją Zacharowną? Babcią złoty, prawda? Tak, muszę zobaczyć moją wnuczkę. Zoja Zacharowna, nie czekając na zaproszenie, wtargnęła do mieszkania. W tym momencie Złota wybiegła ze swojego pokoju i podeszła do babci. Ta pogłaskała ją po włosach i zaczęła uważnie oglądać wnuczkę, jednocześnie obmacując jej ciało. Och, jak ta biedna schudła! Boże mój, jak ty się u mnie umęczyłaś! Byłoby ci ze mną o wiele lepiej. Kontynuowała narzekanie Zoja Zacharowna. Wie pani, złota ma się dobrze. Teraz chodzimy do dobrego lekarza. Obiecał, że za kilka miesięcy będą wyniki. W nauce wszystko jej wychodzi. Tak ci się tylko wydaje, moja droga. Zoja Zacharowna odwróciła się do Żanny i spojrzała groźnym wzrokiem. Skąd ty możesz wiedzieć, jak się ona czuje? Ty nigdy nie wychowywałaś dzieci, a jej dzieciom nie potrafisz powiedzieć, co ma na duszy. Igor jest wiecznie zajęty swoją pracą, a dziecko potrzebuje opiekuńczej ręki. Popatrz, jak schudła i się zmieniła. Boże, za co mnie to wszystko? Gdyby moja córka żyła, jej krew nie cierpiałaby tak bardzo. Zoja Zacharowna nie ustawała. Teraz zbierz jej rzeczy, zabieram ją do siebie na tydzień. Niech dziecko odpocznie, nabierze sił, rozerwie się. Przepraszam, zojo Zacharówno, ale myślę, że Igor nie pochwali takiej decyzji. Tym bardziej, że teraz aktywnie zajmujemy się zdrowiem Złoty. Nie możemy opuszczać sesji. To było tak, jakby tylko tego potrzebowała. Rozpłakała się, kontynuowała narzekanie i wybrała numer Igora, ale on nie odebrał telefonu. Kiedy kobieta zrozumiała, że żanna nie zamierza dać się nabrać na jej manipulacje, postanowiła pójść inną drogą. Obiecała, że za nic nie pozwoli, aby jej wnuczka cierpiała w rękach obcej kobiety i że sama jest w stanie wychować dziewczynkę i zapewnić jej godne życie. W końcu trzasnęła drzwiami i wyszła. Żanna postanowiła sama zadzwonić do Igora i opowiedzieć mu o tym, co się stało. W tym czasie Zoja Zacharowna zdążyła wymyślić coś i zapukała do sąsiadki z klatki schodowej. Kilka minut później, kiedy Żanna i Złota opuszczały mieszkanie, Zoja Zacharowna i Aleftina Aleksandrowna siedziały przy jednym stole i aktywnie omawiały ich życie. Zoja, powiem ci więcej. Ona jest czarownicą. Na własne oczy widziałam jak twoją wnuczkę jakichś szamanów. Oni ją obwiązali jakimiś wstążkami i wysmarowali jej twarz smołą. I dziecko twoje chodziło tak przez kilka dni. Wyobrażasz sobie. Jaki koszmar. Tylko tego brakowało. Nie. Ale w Tino ja tego tak nie zostawię. Od kilku dni śni mi się moja wnuczka. Czuję, że ona cierpi. Oczywiście, że cierpi, jeśli zostawić ją z obcą kobietą i dać jej wolną rękę. Ty, proszę, uważnie przyglądaj się tej kobiecie. I jeśli coś, to daj mi od razu znać. Mówiłam już Igorowi, żeby zabrał mi moją wnuczkę i przekazał ją jakiejś nieznajomej kobiecie, która nie ma matczynej miłości. To bluźnierstwo. Ale czy można przekonać tego upartego? Teraz bardzo żałuję, że wtedy ustąpiłem. Ale ja tego tak nie zostawię. Na pewno zabiorę wnuczkę do siebie i koniec. Zdecydowanie oświadczyła Zoja Zacharowna. Teraz Aleftina Aleksandrowna miała nowe. Fascynujące zadanie śledzić każdy krok nowej sąsiadki. W tym czasie gdzieś na podwórku obok placu zabaw na ławce siedziała młoda dziewczyna w ciemnych okularach i uważnie przyglądała się klatce schodowej, w której mieszkał Igor Andrzejewicz. Przez jakiś czas chodziła po podwórku, przyglądając się każdemu przechodniowi i, jak się wydaje, coś planowała. Po chwili dziewczyna pośpiesznie opuściła podwórko, ale z zamiarem powrotu. Następnego dnia, kiedy Igor Andrzejewicz przyszedł do pracy, Angelinę poprosiła o zwolnienie na kilka godzin. Wyjaśniła to tym, że musi iść do lekarza. Wyszła z biura i od razu skierowała się do domu Igora Andrzejewicza. Był czas, kiedy nocowała tam wielokrotnie, więc dobrze znała życie Igora. Angelina weszła do klatki schodowej i wyszła na znajome piętro. Jednak tym razem nie zadzwoniła do drzwi Igora Andrzejewicza, jak zwykle, ale do sąsiadki naprzeciwko na klatce schodowej. Drzwi otworzyła Aleftina Aleksandrowna. Dzień dobry! Przyszłam tu do sąsiadów. Wygląda na to, że ich nie ma w domu. Na zewnątrz jest bardzo zimno. Nie wiadomo, ile będę musiała czekać. Czy mogę usiąść u pani na chwilę, a przyniosłam pani upominki? Powiedziała Angelina i wręczyła starszej kobiecie dużą torbę. A Aleftina Aleksandrowna uchyliła ją i zrobiła aprobujący gest. Już po kilku minutach rozmawiały ze sobą z zaangażowaniem. Angelina opowiedziała swojej rozmówczyni poruszającą historię o tym. Jak bardzo kochała Igora Andriejewicza, jak wiele obiecał i jak podstępnie ją potraktował. Swoją opowieść okrasiła łzami. To głęboko poruszyło Aleftinę Aleksandrownę, która przez całe życie czuła pociąg do ratowania cierpiących. Dodała od siebie. Widziałam tę wywyższającą się. Nie przyniesie nic dobrego do tego domu. Przychodziła do mnie teściowa Igora, babcia jego córki. Też cała we łzach. Ta kobieta znęca się nad jego dzieckiem. Widziałam, jak zabierała małą do wróżek. Zniszczy też samego Igora. Co pani? Igor nawet o tym nie wie. Wręcz przeciwnie, ma nadzieję, że ona będzie opiekować się jego córką. Powiedział mi, że ożenił się z nią, ponieważ dobrze traktuje jego dziecko. Czyli oszukała. Może też rzuciła na niego urok. A kto to wie? Co jej przeszkadza w robieniu tego, co chce? A Igor, cóż, mężczyzna, są jak dzieci. Gdzie ich zwabią, tam pójdą. Teraz wszystko jasne, czym ją zwabiono. Pomysł rzucenia uroku spodobał się Angelinie. W trakcie rozmowy wymyśliła, jak zręcznie można wykorzystać ten pomysł na swoją korzyść. Aleftyna Aleksandrowna, a czy wie pani, że czary z czasem doprowadzają ludzi do szaleństwa? Igor, cóż, jest dorosły. W każdym razie sam może się zorientować. Ale maleństwo. Myślę, że ktoś powinien je uratować. Jeśli my wiemy wszystko, co dzieje się za tymi ciemnymi ścianami i będziemy milczeć, myślę, że nawet Bóg nam tego nie wybaczy. A jak ją uratujemy? Przecież zabraniają dziewczynce spotykać się nawet z rodzoną babcią. Niedługo w ogóle ją zamkną w domu i przestaną pokazywać komukolwiek. A potem ta wiedźma będzie wykorzystywać dziecko jako pretekst, aby zatrzymać Igora na swojej smyczy tak długo, jak to możliwe. Teraz nie daje mi spokoju los malutkiej, zapłakała Angelina. Przecież sama dorastałam w rękach macochy, wiem jak to jest. Dziewczyna bezczelnie kłamała. Cała jesteś w swoim cierpieniu, masz nadzieję, że przynajmniej ktoś zgadnie o twoim bólu i cię uratuje. Ale na próżno liczyłam na dorosłych. Nikt nawet nie pomyślał, żeby pomyśleć o mnie. Angelina nadal udawała niewinną ofiarę. Ostatecznie zgodziły się, że dziewczynka bardzo cierpi z powodu obecności żanny i że muszą zrobić wszystko, co możliwe, aby uwolnić rodzinę od tego. Angelina dyskretnie poradziła Aleftynie Aleksandrownie, jak to zrobić. Dziewczyna wyciągnęła dwa duże banknoty i położyła je na stole swojej nowej sojuszniczki. To rzekomo zapłata za jej udział w szlachetnej sprawie ratowania małej sąsiadki przed złą macochą. Ta od razu je wzięła i schowała do kieszeni. Aleftyna Aleksandrowna teraz szczerze wierzyła, że bierze udział w ważnej sprawie. Wieczorem żanna powiedziała Igorowi, że przyszła babcia i chciała zabrać złotę na jakiś czas. Igor się zdenerwował i stanowczo powiedział, że jego córka ma rodzinę i ma prawo wychowywać się u boku ojca. Cóż, co ma zrobić Zoja Zacharowna, Igor też nie miał na razie pomysłu. Igor Andriejewicz rozpoczął nowy dzień pracy od ogólnej obietnicy. Poinformował swoich pracowników, że ostatni projekt zbliża się do końca i zostanie przekazany klientowi w najbliższych dniach. Powiedział, że projekt ten bardzo spodobał się klientowi i wielu innym osobom. Teraz nowe zadania muszą spełniać te same standardy. Następnie zwrócił się do Marii. Mario Aleksandrowno, a co z naszymi nowymi kontraktami? Kto jest na podejściu? Duża międzynarodowa firma. Muszą pilnie rozpocząć budowę. Obecnie prowadzę z nimi negocjacje. Zaoferowaliśmy im lepsze warunki. Myślę, że w ciągu dnia podejmą ostateczne decyzje i podpiszemy kontrakt. Mario Aleksandrowno, dlaczego negocjacje tak bardzo się przedłużyły? Zwykle ludzie decydują się w ciągu jednego lub dwóch miesięcy, a tu coś długo nie przygląda się naszym warunkom. Zalecam przyspieszenie procesu negocjacyjnego i przygotowanie umowy do przyszłego tygodnia. Nie możemy dopuścić do przestoju. Po zakończeniu narady Masza wróciła do swojego gabinetu i wybrała numer przedstawiciela międzynarodowej firmy. Maria do dziś była przekonana, że wszystko idzie tak jak trzeba. Ale przedstawiciel firmy dziś mówił zupełnie inaczej. Mario Aleksandrowno, dołożyła pani wiele starań, aby zaoferować nam lepsze warunki. Prawie zakończyliśmy etap rozpatrywania ofert, ale nasze kierownictwo podjęło ostateczną decyzję. Podpisujemy kontrakt z firmą Grand Building i wkrótce rozpoczynamy budowę. Przekazuję Pani podzękowania w imieniu naszego kierownictwa. Będziemy szczęśliwi, jeśli kiedyś będziemy mogli mieć z Panią do czynienia, powiedział. Maria była w szoku po takiej niespodziance. Tak, stop, przepraszam, czegoś nie rozumiem. Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy wyjątkowe warunki. Poszliśmy Państwu na rękę we wszystkich punktach. Dostosowaliśmy cały kosztorys do państwa budżetu, harmonogram opracowaliśmy tak, aby zdążyć na wyznaczony przez państwa termin, udzieliliśmy państwu wszelkich niezbędnych gwarancji. A co was na tym tle skłoniło do podjęcia decyzji na korzyść grand building? Mario Aleksandrowno, uważam, że będzie to zupełnie bezcelowa rozmowa, która zabierze mój i pani cenny czas. Przedstawiliśmy naszą ostateczną decyzję. Jeśli nagle zajdą jakieś zmiany, sam do pani zadzwonię, życząc pani owocnego dnia pracy, powiedział pracownik i odłożył słuchawkę. Następnie Maria obdzwoniła pozostałe cztery firmy, dla których firma Mega House pod kierownictwem Igora Andrzejewicza opracowywała specjalne warunki i zamierzała ich przestrzegać. Wszystko szło zgodnie z planem. Nowe kontrakty były na podejściu. Jednak dziś wszystkie firmy mówiły zupełnie inaczej. Niektóre z nich całkowicie zrezygnowały ze współpracy, inne dokonały wyboru na korzyść konkurentów. Masza była oszołomiona takim obrotem spraw. Na miękkich nogach weszła do gabinetu Igora Andrzejewicza i opowiedziała wszystko, jak było. Bardzo się zdenerwował i oskarżył Marię o utratę kompetencji. Oto dla pani najkorzystniejszy cennik, oto dla pani pełen zestaw sprzętu. Niezbędna ilość siły roboczej, profesjonalistów, oto dla Pani gotowość do pracy 24 godziny na dobę i oddania projektu wcześniej, niż się Pani spodziewa. Ale widzi Pani, w ostatniej chwili wszystko się sypie. Mario Aleksandrowno, jak Pani myśli, czyja tu niedoróbka się przejawia? Masza siedziała milcząco i nie znalazła, co odpowiedzieć. Igor Andriejewicz postawił twarde warunki. Ale nie wszystko jest takie złe. W rezerwie jest 4 do 5 dni, aby pani Mario Aleksandrowno w tym czasie za wszelką cenę znalazła co najmniej dwie nowe firmy i zawarła z nimi kontrakty. W przeciwnym razie będziemy musieli się z panią pożegnać. Maria, która była na miękkich nogach, poszła do swojego gabinetu. Igor Andriejewicz od tych wiadomości był mocno zdenerwowany. W jego praktyce jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby tak bardzo zawodzili w ostatniej chwili. Wieczorem spieszył do domu, aby po ciężkim dniu pracy odpocząć i zebrać się w gronie najbliższych. Po drodze zajechał do Żanny do pracy i ją zabrał. Razem pojechali po Złatę i odebrali ją ze szkoły dla dzieci specjalnej troski. Żanna przygotowała kolację i bez szczególnego powodu nakryła świąteczny stół. Lubiła urządzać święta bez oglądania się na kalendarz, aby poprawić nastrój ukochanemu mężczyźnie i niemniej ukochanej złacie. Gdy tylko usiedli przy stole, rozległ się dzwonek do drzwi. Igor Andrzejewicz postanowił sam przywitać nieproszonego gościa i poszedł otworzyć. Na progu stała Zoja Zacharowna. O, jaka niespodzianka! Dzień dobry! Proszę wejść, akurat kolację jemy. Dołączy Pani do nas. Zoja Zacharowna nie była w nastroju. Milcząco przeszła do kuchni i usiadła przy stole. A wceo kolacje jęcie tylko we dwoje. Zła powinna już do Was dołączyć. Nie jeszcze nie zaczęliśmy. Zła powinna zaraz wyjść ze swojego pokoju. Jak możemy usiąść do stołu bez niej? Powiedział Igor Andriejewicz. Igor zdałam sobie sprawę, że popełniłam błąd, gdy oddałam ci złotę. Myślę, że będzie jej lepiej ze mną. Co możecie jej dać? Ty całymi dniami jesteś w pracy i zostawiasz się z osobą, która jest dla niej praktycznie obca. Żanna nie jest dla niej obca. Doskonale się dogadują i świetnie spędzają razem czas. Tak, widzę, jak świetnie. Dziecko schudło, zaczęło mnie unikać. Skąd możesz to wiedzieć, skoro widujesz ją raz dziennie? Teściowa nie ustępowała. Zojo zacharówno. Zakończmy tę rozmowę raz na zawsze. Złota ma rodzinę, ma mnie i ma pełne prawo wychowywać się z ojcem. Tak, jestem bardzo wdzięczny za to, że pomogłaś mi wychować moją córkę w trudnym okresie. Ale zachowajmy szacunek do siebie i nie wracajmy już więcej do tego tematu. Stanowczo oświadczył Igor Andriejewicz. Igor, ty będziesz mi mówił, jak mam się zachowywać i co robić? Czy ja stałam się obca? Straciłam swoją córkę. Teraz proponujesz mi, żebym zrezygnowała z mojej wnuczki? Zoja Zacharowna zaczęła lamentować swoim charakterystycznym ofiarnym tonem. Po śmierci twojej córki wszystkim nam było ciężko, ale zrozum, że nie możemy tkwić w naszym smutku. Wtedy z łacie będzie jeszcze trudniej dostosować się i dalej rozwijać się bez matki. Musimy zaakceptować rzeczywistość i żyć dalej, powiedział Igor Andriejewicz. To ty sobie żyj dalej, a mnie oddaj moje dziecko. Zabrałeś mi jedno dziecko, nie pozwolę ci zabrać drugiego. Zojo Zacharówno, co ty mówisz? W jakim sensie zabrałem twoje dziecko? Obwiniasz mnie o tragedię? Igor Andriejewicz też zaczął się denerwować. Moja córka oddała ci najlepsze lata swojego życia. Wszystko co osiągnąłeś, zawdzięczasz jej. To ona pracowała na dwóch etatach i utrzymywała was oboje, podczas gdy ty rozwijałeś swój biznes. To ona sama wychowywała dziecko, podczas gdy ty miesiącami znikałeś w zagranicznych delegacjach. Ona dźwigała na swoich barkach i dziecko i dom i twoje troski. Przy takim napięciu, każda kobieta BY się zmęczyła. Miała wypadek, bo była zmęczona do granic możliwości. Co do tego nie mam wątpliwości, i gorzej. Obwinianie mnie o śmierć mojej żony to już przesada z Twojej strony. Żyliśmy razem wspaniale. Nigdy nie umniejszałem jej wkładu w naszą rodzinę. A Twoje oskarżenia w tym przypadku są po prostu niemoralne. Zoja Zacharowna i Igor Andriejewicz przeszli na podniesiony ton. Złota obserwowała cały ten proces od wejścia do kuchni. Żanna próbowała ją odciągnąć na bok, ale dziewczynka nie chciała. Choć nie słyszała i nie mogła odpowiedzieć, doskonale wszystko rozumiała. Stały spór między jej ojcem a babcią toczy się o nią. Zawsze w takich chwilach starała się załagodzić konflikt w jakikolwiek dostępny dla niej sposób. I tym razem nie mogła stać z boku i po prostu obserwować, co się dzieje. Złota podeszła w milczeniu do babci, objęła ją i pocałowała w policzek. Następnie położyła swoją dłoń na jej twarzy, uważnie spojrzała jej w oczy i odwróciła się. Potem podeszła do Igora Andrijewicza i wdrapała się na jego kolana. Mocno objęła swojego ojca obiema rękami i pozostała w tej pozycji. Nie trzeba było znać języka migowego, żeby prawidłowo zinterpretować te gesty. To oznaczało, że Złota jest wdzięczna babci i ją kocha, ale woli mieszkać z ojcem w jego domu. Żanna wyszła do innego pokoju, ponieważ nie mogła znieść, jak ta kobieta wyprowadza z równowagi jej męża swoimi nieuzasadnionymi oskarżeniami i pretensjami. Kłótnia trwała jeszcze długo. W końcu Zoja Zacharowna wyszła, nawet nie wypiwszy herbaty. Za to humor wszystkim domownikom został całkowicie zepsuty. Ale to nie było wszystko. Najważniejsze konsekwencje tej rozmowy czekały rodzinę następnego dnia. Angelina zaczęła zbierać pierwsze owoce swego podstępnego planu. W biurze panował całkowity chaos. Igor Andrzejewicz odleciał w podróż służbową w pilnych sprawach. Masza od rana do wieczora biega na negocjacje. Kiedy w biurze sprawy nie idą dobrze, odbija się to natychmiast na ogólnej atmosferze w zespole. Jeśli wcześniej pracownicy Mega House byli dumni z tego, że pracują w tej firmie i byli pewni swoich perspektyw, to teraz z dnia na dzień te złudzenia pryskały. Tego ranka w ogóle wydarzył się przypadek, który zmusił wszystkich pracowników firmy do poważnego zastanowienia. W firmie był święty poranny rytuał. Po przyjściu do biura nie zabierać się od razu do pracy. A wypić herbatę, kawę i przy okazji pogadać w palarni z kolegami o bieżących sprawach. To nastrajało na przyzwyczajony tryb. Po co się też wysilać, skoro kierownictwa jeszcze nie ma na miejscu? Dziś w palarni zebrało się spontaniczne towarzystwo składające się z Gazi, Angelimi, dwóch młodych inżynierów i dyrektora finansowego Elwiry. Ktoś z pracowników w trakcie zwyczajnej pogawędki podzielił się swoimi optymistycznymi planami na przyszłość. Był to jeden z młodych inżynierów. Zamierzał się ożenić za pół roku i aktywnie omawiał w towarzystwie wybór wariantów podróży poślubnej. Całą tę rozmowę słyszała Elwira i specjalnie poczekała. Aż pracownicy mogli się dowoli pomarzyć o świetlanej przyszłości, a potem powiedziała: Zawsze mnie zadziwia naiwność młodych. Choćbyście się zderzali z rzeczywistością, kiedy snujecie takie wspaniałe plany na przyszłość, powiedziała Elwira. Wypuszczając z ust długi papierosowy dym. Koledzy spojrzeli na nią niemym pytającym wzrokiem. Wiedzieli, a jeśli Elwira coś mówi, to można to uważać za informację z najbardziej wiarygodnych źródeł. Przecież ona kieruje wszystkimi przepływami finansowymi w firmie. Igor Andriejewicz, kiedy trzeba zaplanować coś ważnego na przyszłość, zawsze to robi pod kierownictwem Elwiry, dlatego jej słowa podziałały na pracowników jak niepokojący dzwonek alarmowy. Ale nikt tak nie odważył się dopytać, o czym konkretnie mowa. Tylko Angelina dolała oliwy do ognia. Tak, tak, Elwira Aleksiejewna ma całkowitą rację. Ja też słyszałam, że czekają nas ciężkie czasy. Teraz padają kontrakty jeden po drugim. Jeśli tak będzie dalej, to odczujemy straszne konsekwencje bardzo, bardzo szybko. Myślę, że Igor Andriejewicz na pewno coś zrobi. Przecież on nie pierwszy rok w tym biznesie. On jest jak rekin w tym ogromnym morzu. Optymistą pozostał tylko Gosza. Angelina w odpowiedzi zaśmiała się szyderczo. A tak, czekaj od niego przedsiębiorczości. W rzeczywistości nasz Igor Andriejewicz jest mistrzem w przerzucaniu odpowiedzialności. Widziałam wystarczająco dużo przypadków kryzysowych, kiedy on w pierwszej kolejności wyznacza winnego i zwalnia. A wychodzić z sytuacji kryzysowych zawsze trzeba było nad ludzkimi wysiłkami całego zespołu. Tak więc, albo wszyscy zostaniecie zwolnieni, albo będziecie musieli kilka miesięcy harować jak niewolnicy. I być może na ten okres nawet wam obniżą pensję. Czemu tylko M.I.G.? Was to nie dotyczy? Naiwnie zapytał jeden z młodych inżynierów. Angelinie to pytanie wydało się wyjątkowo głupie. Nie odpowiedziała na nie, a tylko wyniośle zignorowała tego pracownika. Nastrój wszystkim się cepsuł. Za kilka minut pracownicy zaczęli rozchodzić się do swoich gabinetów. Angelina nie śpieszyła się wychodzić, ponieważ musiała wykonać ważny telefon w prywatnych warunkach. Ale Gosza postanowił zostać razem z nią. Angie, dzisiaj wyglądasz szczególnie pięknie. Chcesz powiedzieć, że w inne dni wyglądam jak oferma. Angelina zrobiła wielkie oczy. Nieco ty po prostu w inne dni nie zawsze mam okazję, żeby ci o tym powiedzieć, powiedział Gosza. W ogóle to był pretekst z mojej strony, żeby cię dzisiaj zaprosić na kolację. Dziękuję, Gosza, ale ja od dawna nie jem kolacji. Jedzenie na noc jest szkodliwe, powiedziała Angelina. Gosza rozumiał, że nie chodzi o kolację. Jeśli wydałem się nachalny, to wybacz. Widzę. Że ostatnio stałaś się zupełnie nie w sobie. Może masz jakieś trudności albo problemy? Chętnie bym ci pomógł, no wiesz, jak umiem, powiedział Gosza. Wszystko w porządku. Ja naprawdę przed snem nie jem. To mi pomaga dobrze wyglądać rano. I tyle. Innych problemów nie ma. No dobrze, jeśli chodzi tylko o jedzenie, to przecież i obiadu nie jesz codziennie. A śniadanie pewnie w ogóle oddajesz wrogowi razem z kolacją. Gosza starał się rozładować atmosferę. To cała filozofia Gosza. Kobieta, która jest uzależniona od jedzenia, nie może wyczerpać subtelnych fluidów harmonii i miłości. Ona żyje na grubych energiach. Bardzo szybko te grube energie znajdują ucieleśnienie w postaci wystających boków. A tam już niedaleko do trzeciego podbródka, powiedziała Angelina. Myślę, że tobie zupełnie nie wypada myśleć o takich problemach. Masz piękną figurę, proporcjonalną sylwetkę. Myślę, że to u ciebie na poziomie genetycznym. Przecież widziałem twoich rodziców. A to, co sobie wbiłaś do głowy, to po prostu informacyjny szum. Ale poważnie, gosza. Bycie piękną to nie przywilej kobiety, tylko postawa życiowa. W ogóle myślę o zrobieniu sobie plastyki. To będzie prawdziwy przełom. Angelinie zaświeciły się oczy. W Twoim przypadku myślenie o plastyce to wręcz bluźnierstwo wobec własnego ciała. Oczywiście, wybacz mi, jeśli wchodzę nie w swoje sprawy. Ale ja pozostaję przy swoim. Jesteś piękna taka, jaka jesteś. Możesz przytyć dodatkowo 5 albo 15 kilogramów. Od tego Twoja uroda nie zmaleje, powiedział Gosza. Ale Angelina wcale nie była przekonana do takiej postawy. Ona naprawdę w ostatnich latach wyniszczała się drakońskimi dietami. Ze względu na swój młody wiek nie zdawała sobie sprawy, że ten fanatyczny wyścig za iluzorycznym pięknem zaczął się u niej wraz z romansem z Igorem Andrzejewiczem. Jedną z cech mężczyzny, który nie kocha, jest nawyk omawiania z kobietą jej wyglądu. Pomaga jej znajdować coraz to nowe niedoskonałości i doprawiać to wszystko sosem szczerości i obiektywizmu. Angelina od dawna siedziała na tym zaraźliwym haczyku. Ale nadal uważała taką postawę za swoją. I tak, Angelina zupełnie nie zauważała, że Gosza w ostatnim czasie jest bardzo uważny na jej zachowanie, jakby wypatrywał jakichś zmian w nawykach żywieniowych. Jego niepokój, trzeba przypuszczać, był uzasadniony. W tym czasie do domu Igora Andrzejewicza niespodziewanie zawitali goście. Żanna zbierała z lat do szkoły, a w tym czasie rozległ się dzwonek do drzwi. Żanna otworzyła i zobaczyła przed sobą kobietę w mundurze. Dzień dobry, jesteśmy z opieki społecznej. Kobieta otworzyła swoją legitymację służbową tuż przed oczami Żanny i szybko schowała ją do kieszeni. Słucham. Gospodyni patrzyła na nich ze zdziwieniem. Musimy zobaczyć dziecko, powiedziała kobieta w mundurze i gestem zaprosiła swoich kolegów do wejścia do mieszkania. Odepchnęła Żannę na bok i weszła do środka. Z lata w tym momencie kręciła się przed lustrem, poprawiając sobie włosy. Nieznajomi ludzie od razu skierowali się do dziewczynki. Żanna krzyknęła za nimi: Na jakiej podstawie wchodzicie do domu? Czego chcecie? Do nas wpłynęła informacja, że tutaj znęca się nad dzieckiem. Zabieramy dziewczynkę do wyjaśnienia okoliczności, powiedział jeden z nieproszonych gości. Nie macie prawa dotykać mojego dziecka. Nie ma tu żadnego znęcania się. To oszczerstwo. Żanna podeszła do złaty i zasłoniła ją sobą. Dziewczynko, jak masz na imię? Nie bój się, nic ci nie zrobimy powiedziała kobieta. Złata milczała w odpowiedzi i mocniej przytuliła się do żanny. Pracownicy opieki społecznej coś między sobą omówili i pierwsza kobieta powiedziała: W każdym razie musimy sprawdzić waszą rodzinę. Są skargi, że to właśnie wy źle traktujecie dziecko. Musimy podjąć działania. Pracownicy opieki społecznej, gdy zdali sobie sprawę, że nie mają podstaw do odebrania dziecka, wezwali policję. A ta z kolei zabrała Żannę na posterunek, aby wyjaśnić okoliczności. Policjanci obiecali, że wkrótce ją wypuszczą do domu, ale ani tego dnia, ani po trzech dniach Żanna nie wróciła. Złata, pozostawiona sama sobie, cały dzień przesiedziała w domu. Wieczorem, kiedy poczuła strach, zapukała do drzwi Aleftyny Aleksandrowny. Złata trzymała w rękach kartkę. Było na nim napisane, że dorosłych nie ma w domu i że ona się boi. Ta przekazała wiadomość Zoi Zacharownie, a ta przybiegła już po godzinie i zabrała wnuczkę do siebie. Po pięciu dniach, wracając z delegacji, Igor Andrzejewicz dowiedział się o wszystkim od Aleftyny Aleksandrowny. Pośpieszył na posterunek policji, ale tam poinformowano go, że przeciwko Żannie wszczęto sprawę z artykułu znęcanie się nad dzieckiem i że organy ścigania zdążyły wyznaczyć termin rozprawy sądowej, która ustali wymiar kary dla Żanny w zależności od stopnia jej winy. Igor Andriejewicz wpadł w furię. Pilnie wynajął adwokata dla Żanny. Zoja Zacharowna występowała w sądzie jako powódka, a zeznania świadka przeciwko żannie złożyła Aleftyna Aleksandrowna. Obie kobiety jednym głosem twierdziły, że żanna przyniosła do tego domu nieszczęście i problemy, ale żadnych konkretnych dowodów nie były w stanie przedstawić. Wtedy sędzia postanowił wydać wyrok, kierując się stanowiskiem Małej Złaty. Zaprosił ją na salę rozpraw. Obecny był także specjalista do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Gdy tylko Złata weszła na salę sądową, spojrzała na wszystkich obecnych. Jej wzrok zatrzymał się na żannie, która siedziała obok adwokata. Od razu podbiegła do kobiety i przytuliła się do niej. Żanna objęła dziewczynkę i otarła łzy z twarzy. Specjalista za pomocą języka migowego coś przekazał Złacie. Dziewczynka zamarła w milczeniu, a następnie skierowała się do stołu sędziego. Stanąwszy obok, spojrzała na specjalistę i wykonała kilka gestów rękami. Ten przekazał sądowi, że dziewczynka prosi o kartkę z długopisem. Złata wzięła kartkę i niespiesznie napisała kilka słów, a następnie przekazała ją sędziemu. Ten zamarł na kilka chwil, a potem rozwinął kartkę na całą salę. Było na niej napisane. Żanna nigdy mnie nie skrzywdziła. Proszę, nie wsadzajcie jej do więzienia, będzie mi źle bez niej. Siedzący na sali bili brawo. Sędzia odczytał wyrok, zgodnie z którym żanna została zwolniona z sali sądowej. Igor Andrzejewicz wyciągnął wnioski i wrócił do normalnego rytmu życia. Plany Zoi Zacharownej i Aleftyny Aleksandrowny dotyczące usunięcia żanny z życia Igora Andriejewicza poniosły całkowitą klęskę z powodu braku rzeczywistych podstaw. Aleftyna Aleksandrowna po rozprawie trochę się martwiła. Spodziewała się, że Angelina może przyjść i zażądać zwrotu pieniędzy. W myślach dobierała argumenty na wszelki wypadek przygotowując się na takie spotkanie. Z drugiej strony rozumiała że walka jeszcze się nie skończyła. Ani Angelina, ani Zoja Zacharowna nie osiągnęły swoich celów. Więc Aleftyna Aleksandrowna jako sojuszniczka jeszcze się im przyda. A to znaczy, że nadal może liczyć na nowe szczodre dary. Angelina rzeczywiście nie kazała długo na siebie czekać. Tego samego wieczoru zapukała do mieszkania sąsiadki, aby poznać szczegóły rozprawy sądowej. Słysząc o wyniku, Angelina również się zasmuciła. Zwrócić włożonych pieniędzy nie zażądała, ale z jej zachowania było to jasne. Nie będzie już oferować pieniędzy Aleftynie Aleksandrownej. Wtedy ta postanowiła sama spróbować zatrzymać swojego dobroczyńcę. Myślę, że ten Igor przekupił sędziego. Słyszałam własnymi uszami krzyki i hałas z mieszkania. Wszystko to działo się niedawno. Nawet Zoja Zacharowna musiała przyjść i rozprawić się z nimi. A sędzia zignorował to wszystko. Uważam, że trzeba kontynuować walkę z tą wiedźmą. I tak po prostu nie zostawię tej sprawy. Oburzała się Aleftyna. Igorowi wkrótce zabraknie pieniędzy, żeby przekupywać odpowiednie osoby. Więc albo z tego frontu, albo z innego, z pewnością zapłacą. Spokojnie oświadczyła Angelina, mając na myśli swój działający, podstępny plan dotyczący rozpadu firmy. Posiedziawszy chwilę, Angelina miała zamiar odejść, ale wtyna Aleksandrowna odprowadziła ją do progu i zaczęła czekać na zwyczajowy rytuał. Chciała uzyskać od Angelini nową partię za swoje sojusznicze wsparcie. Razem dziewczyna zrobiła zdziwione oczy: Przepraszam, ale zawaliłaś swoje zadanie. Powinnaś była opowiedzieć na rozprawie więcej argumentów przeciwko Żannie. Widocznie słabo się przygotowałaś. Ale Tynę taka uwaga dotknęła. Zaczęły się kłócić między sobą na klatce schodowej. Żanna usłyszała hałas w przedpokoju i wyjrzała za drzwi, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Ale wtyna i Angelina nie zauważyły jej w ciemności i kontynuowały swoją kłótnię. Ale Tyna Aleksandrowna w przypływie emocji mówiła. To ty potrzebujesz tego Igora. Jeśli naprawdę go kochasz, jak sama mówiłaś. To działaj dalej. Dopóki nie pozbędziesz się tej kobiety, twój Igor nie będzie twój. A w tej sprawie pomóc ci mogę tylko ja, ponieważ widzę każdy ich krok, wiem o wszystkich wydarzeniach w ich rodzinie. Innego takiego sojusznika na pewno nie znajdziesz. Żanna o nie miała z tego, co usłyszała. Zrobiła krok w stronę przedpokoju i automatycznie zapaliło się światło. Obie kobiety spojrzały na nią. Angelina zrozumiała, że nie ma już nic do stracenia. Tym bardziej, że po raz pierwszy ma taką szansę na działanie na przełaj. Dzień dobry, Żanno. Nie znasz mnie, dlatego żyjesz spokojnie. Spotykam się z Igorem już od trzech lat, a on cię oszukał, żebyś wzięła na siebie opiekę nad jego córką. Cóż, słyszałam, że całkiem nieźle sobie radzisz, choć może i źle. Kontynuuj w tym samym duchu. A Igor chodzi i bawi się ze mną. A oto i delegacja. Myślisz, że to była delegacja? Żanna nie znalazła w sobie siły, żeby dalej słuchać tej rozmowy. Weszła z powrotem do mieszkania i zatrzasnęła za sobą drzwi. Igor Andriejewicz nie kazał długo na siebie czekać i już po pół godzinie był w domu. Żanna opowiedziała o tym, co usłyszała w przedpokoju. Początkowo próbował wszystko negować, ale argumenty kobiety były uzasadnione. Igor, jak mogłeś? Przecież byłeś wolny w swoim wyborze. Nigdy na ciebie nie naciskałam. Wydawało mi się, że pobraliśmy się świadomie. Jak dojrzali ludzie? Tak, ale to wszystko było dawno temu. Był czas, kiedy próbowałem odwrócić uwagę od wszystkiego, co wtedy na mnie spadło. A ta głupia wymyśliła sobie miłość tam, gdzie jej nie było jakieś związki. Nie masz powodu, żeby wątpić we mnie. Uwierz, jutro ją zwolnie błagał Igor Andriejewicz. Czyli ona jeszcze u ciebie pracuje? Żanna była w szoku. Nigdy nie wtrącała się w sprawy męża i nie interesowała się jego podwładnymi, uważając to za prywatne terytorium Igora. Igor Andriejewicz zrozumiał, że właśnie popełnił wielką gafę. Dalsze rozmowy do niczego nie doprowadziły. Żanna była już głucha na jego argumenty. Następnego dnia Igor Andriejewicz pojechał do pracy i został w domu na cały dzień. Martwił się, że urażona żanna może od niego odejść. Ale ona tego dnia, obudziwszy się wcześniej niż Igor, niepostrzeżenie obudziła Złatę i zdążyła odjechać zwykłą trasą. Igor cały dzień myślał, jak naprawić relacje z żoną. Z drugiej strony, nie dawał mu spokoju stan rzeczy w biurze. Firma od kilku miesięcy nie przynosi zysków i wydaje ostatnie środki. O nowych kontraktach nie ma mowy. Wieczorem czekał na żonę ze Złatą, by zaprosić je do restauracji ale one wróciły do domu bliżej północy. Złota była zmęczona i od razu poszła do swojego pokoju. Żanna nie powiedziała Igorowi ani słowa i położyła się spać w salonie. Tak trwało kilka dni. Żanna zdecydowanie nie była gotowa na takie wydarzenia. Mogła spokojnie odejść na zawsze w przypływie emocji, ale rozumiała, że nie należy podejmować pochopnych decyzji w takich kwestiach. Ona i Igor naprawdę nie mieli sobie nic do powiedzenia, więc urządziła mu milczący bojkot. Po pewnym czasie Igor zaczął domagać się jakiejkolwiek reakcji żanny. Sprawy w firmie nadal się pogarszały. Zbliżał się koniec miesiąca i istniało prawdopodobieństwo opóźnienia wypłat. Igor Andrzejewicz szarpał się na wszystkich frontach, ale jego gorączkowe działania nie przynosiły żadnych rezultatów. Wspierała go we wszystkim tylko Angelina. Nie odstępowała go w biurze ani na krok i proponowała milion sposobów na wyjście z kryzysu. Oczywiście żaden z nich nie był wykonalny. Kiedy Igor Andrzejewicz wyraził swoje niezadowolenie z wizyty Angelini u żony, Anna ponownie włączyła zakochana, nieszczęśliwą i porzuconą kobietę. Od razu zaczęła ronić łzy. Igor rozumiał, że nawet jeśli ją zwolni, nie przestanie stwarzać problemów. Dlatego postanowił na razie wstrzymać się z tą kwestią. Tym bardziej teraz, bo firma nie ma żadnych możliwości zatrudnienia nowej sekretarki. Angelina zajmowała się wszystkimi sprawami biurowymi. W świetle wszystkiego, co się wydarzyło, Igor Andrzejewicz poczuł ostre zmęczenie. Potrzebował czasu i ciszy, aby mógł zrozumieć, co się dzieje i opanować sytuację na wszystkich frontach. Dlatego wynajął pokój w hotelu, spakował swoje rzeczy, zostawił notatkę na kuchennym stole i przeprowadził się na jakiś czas, aby mieszkać osobno. Pierwsze dwa dni swojego odizolowanego życia spędził na aktywnych negocjacjach z kolegami, a także przy obfitej ilości napojów alkoholowych. Trzeciego dnia zaszła konieczność wysłania jakiegoś maila. Po wysłaniu wiadomości zapomniał, co chciał dalej robić i zaczął po prostu przewijać listę wysłanych. Kilka adresów wydało mu się bardzo interesujących. Wypisał je i bardzo szybko ustalił, że te adresy należą do tych samych potencjalnych firm, które odmówiły mu partnerstwa. Był jeszcze bardziej zdziwiony, otwierając załączniki tych wiadomości. Dlaczegoś były tam oferty handlowe od jego konkurentów. Nie zastanawiając się długo, Igor Andriejewicz zrozumiał, co się stało. Zdecydował, że zajmie się tym wszystkim w najbliższych dniach w biurze. A na razie musiał pilnie spotkać się z kilkoma osobami, które pomogli mu znaleźć jego znajomi z branży. Byli to potencjalni klienci, którzy dobrze znali reputację firmy Mega House i jej kierownika. W wyniku szeregu negocjacji Igorowi udało się jednak uzyskać kilka kontraktów. Angelina przez cały ten czas uporczywie do niego dzwoniła. Wyjaśniała to tym, że się martwi, bo dawno nie pojawił się w biurze. Igor Andriejewicz nawet kiedy we wszystkim się zorientował. Nie spieszył się z wyprowadzeniem jej na szczerą rozmowę. Postanowił poczekać, aż zostaną podpisane nowe kontrakty, a dopiero potem zrealizować ważne decyzje. Kilka tygodni później Igor świętował z przyjaciółmi podpisanie pierwszej umowy. Został do późna z partnerami w restauracji i wrócił do hotelu trochę wypity. Kiedy wszedł, personel poinformował go, że ma dostawę. Odebrał na recepcji hotelu małe pudełko prezentowe. Kiedy je otworzył, zobaczył liścik napisany przez Żannę i złate. Czekamy na ciebie na kolację o 19 w domu. Igor spojrzał na zegarek i przeraził się. Zbliżała się pierwsza w nocy, ale szybko pobiegł do domu, kupując po drodze dwa bukiety kwiatów. Żanna i Złota zmęczyły się czekaniem i już poszły spać. Ale Igor nalegał na rodzinną kolację, mimo tak późnej pory. Nawet nie zapytasz, z jakiej okazji urządzamy święto? Zapytała żanna. Czyż u nas nie jest codziennie święto, kiedy jesteśmy razem? Nie. Dzisiaj mamy wyjątkowy powód. Złota też jeszcze nie wie. Chciałam wam obojgu powiedzieć razem. Igor poszedł i obudził córkę. Ta z radością do nich dołączyła. Przy stole małżonka oznajmiła, że ostatnio była u lekarza. Żanna postanowiła najpierw powiedzieć powód złocie. Wykonała kilka gestów za pomocą palców i wyrazu twarzy. Złota przez chwilę siedziała w milczeniu, następnie wzięła głęboki oddech i wykrzyknęła. Tato, to prawda, że będę miała braciszka lub siostrzyczkę. Złota sama była w szoku z tego, co się stało. Igor Andriejewicz nawet trochę się rozpłakał ze szczęścia. Wiadomość o ciąży Żanny tak ucieszyła złotę, że w końcu zaczęła mówić. Ten owocny dzień płynnie przeszedł w świąteczny, rodzinny wieczór. Angelina, dowiedziawszy się o swojej ciąży, nie mogła znaleźć sobie miejsca. Chociaż potrafiła wpływać na Igora... Teraz miała duże wątpliwości. W końcu poinformowanie mężczyzny o swojej ciąży to niełatwe zadanie dla kobiety, która nie ma do niego żadnych szczególnych praw. Z nadejściem nowego dnia roboczego Igor Andrzejewicz w pierwszej kolejności wezwał do siebie Angelinę. Anna nie zdążyła otworzyć ust i pokazać wyników USG, które potwierdzały jej ciąże, kiedy Igor Andriejewicz sam rozpoczął rozmowę. Angelino, dlaczego dwa miesiące temu rozsyłałeś z naszej poczty elektronicznej oferty handlowe naszych konkurentów do naszych potencjalnych klientów? Angelina próbowała wymyślać na poczekaniu historię o tym, że Marii wtedy cepsuł się komputer i że to ona mogła wysłać te listy. Ale wypieranie się było już dla niej bezcelowe. Igor Andrzejewicz w tym czasie zdążył porozmawiać z Maszą na neutralnym terenie i wyjaśnić wszystkie okoliczności. Maria, która wcześniej dobrowolnie odeszła z firmy z powodu serii porażek, została przywrócona do pracy. Angelina jeszcze o tym nie wiedziała. Dlatego wszystkie jej argumenty rozsypały się, jak tylko Maria weszła do gabinetu Igora Andrzejewicza i opowiedziała swoją wersję wydarzeń. Komputer oczywiście nigdy nie cepsuł się u Marii, natomiast Angelina była wielokrotnie widziana, jak fotografowała pulpit komputera maszy. Już po południu Angelina otrzymała pełne rozliczenie i swoje dokumenty do ręki. Zebrała osobiste rzeczy z miejsca pracy i powoli ładowała się do samochodu. Na parkingu dogonił ją Gosza. Powiedział, że również zwolnił się w towarzystwie Angelini. Jakie masz dalsze plany? zapytał Gosza. Nie mam pojęcia, powiedziała Angelina obojętnym tonem. A ty nie chcesz mi nic powiedzieć. Gosza nie odstępował od niej. Co mam ci powiedzieć? Jest coś, czego sam nie wiesz o mnie zapytała Angelina. Tak, jako najbardziej uważny mężczyzna na świecie, wiem o tobie wszystko. I ty sama też wiesz. Pozostaje nam tylko to sobie nawzajem powiedzieć i określić nasze dalsze plany. Angelina zrozumiała, że dalsze ignorowanie gazi nie ma sensu. Tym bardziej, że teraz jego cała natarczywość i uważność bardzo jej odpowiadała. No tak, okazuje się, że jesteś upartym facetem, i jednak dopiłeś swego. Jestem w ciąży, z czym cię gratuluję. Gosza był bezgranicznie szczęśliwy. Przecież od dnia jubileuszu rodziców Angelini uważnie obserwował jej zachowanie i z niecierpliwością czekał na tę wiadomość. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Jeśli spodobała się Wam opowieść, proszę o wsparcie przyciskiem kciuk w górę. Dla Was to jedno kliknięcie, a dla mnie to bardzo ważne. Dziękuję z góry.